Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kruche ciasto do ciasta bajaderka. Potrzebować będziemy 3 szklanki mąki, kostkę margaryny, szczyptę soli, pół szklanki cukru, 3 żółtka, 3 łyżki kwaśnej śmietany i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Jeżeli lubimy masło, możemy zamienić margarynę na masło. Tylko zachowujemy proporcje. Margarynę ścieramy do mąki na tarle o dużych oczkach i zarobimy kruche ciasto. Ciasto damy na 30 minut do lodówki. Będziemy wałkować. Tutaj mam formę wyłożoną papierem do pieczenia 20 cm na 30 i upieczemy 2 placki, a później zrobimy masę. Placki pieczemy około 20 minut. Na złoty kolor. A teraz zarabiamy kruche ciasto. Dodajemy cukier, proszek, śmietanę i zarabiamy ciasto. Ciasto kruche zarabiamy szybciutko i dajemy do lodówki. Tak jak już wspomniałam, podzielimy na 2 części i upieczemy 2 placki. A później zrobimy masę. Jest to takie nietypowe ciasto, ponieważ jeden placek kruszymy do masy. Ale bardzo smaczne ciasto. Tak, już mam prawie zarobione ciasto. I damy do lodówki, aby ciasto odpoczęło. Rozwałkujemy później po schłodzeniu i będziemy piekli 2 placki. Tak, już kruche ciasto mam zarobione. Tak wygląda kruche ciasto na bajaderkę, które wędruje na 30 minut do lodówki. Ciasto podzieliłam na 2 części, rozwałkowałam i upiekę 2 placki. Około 20 minut będziemy piekli w 170 stopniach. Placki wędrują do piekarnika. Kruche ciasto już mam upieczone na złoty kolor. Mam upieczone 2 placki. I teraz zrobimy masę. Do masy potrzebować będziemy 200 ml śmietany 30%. 2 duże łyżki kakao, kakao ciemne. Duża garść rodzynek i orzechów włoskich. Orzechy możemy pokroić, a możemy, tak jak ja, dać w całości. I tutaj mam 2 galaretki. Galaretki rozpuściłam w 1,5 szklance wrzącej wody, ostudziłam
i tężejącą damy do masy. Ciasto, jeden placek pokruszymy i również dodamy do masy. A teraz ubijamy śmietanę. Jeżeli lubimy ciasto słodkie, to do śmietany dodajemy 3 łyżki cukru pudru. Ja ograniczam cukier, więc nie dodaję cukru. I śmietanę ubijam na sztywno. Śmietanę mam już ubitą. Teraz dodaję kakao i delikatnie należy połączyć ze śmietaną. Dolewam tężejącą galaretkę i całość łączę. Dodaję rodzynki, orzechy i, tak jak już wspominałam, jeden pokruszony placek. Dodaję do masy. I masę należy dokładnie pomieszać i wyłożymy na placek. Wierzch możemy posypać migdałami albo startymi orzechami. I tak przygotowaną masę wyłożymy wykładamy, wyrównujemy i ciasto damy do lodówki tak na 2 godzinki. Ciasto bajaderka wędruje do lodówki. Ja wierzch posypię migdałami, płatkami migdałowymi. Lekko wyrównujemy i dajemy do lodówki. Ciasto bajaderka. I tak oto wygląda ciasto bajaderka. Kroimy kawałeczek. I tak oto ciasto bajaderka. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ciasto bajaderka.